Cześć wszystkim, tutaj Mateusz. Długo nas nie było, bo troszkę się u mnie w życiu zmieniło. Zmieniłem pracę i zmieniłem mieszkanie. Nie nagrywałem parę miesięcy, bo musiałem się trochę ogarnąć. Ostatni filmik był o tym, jak zamawiałem przez internet karmę mojamiska.pl i ta karma doszła po 2 dniach i od tamtej pory nie ruszałem tego kartonu. Dzisiaj go otworzę, zobaczymy jak wygląda opakowanie i porównamy, może nie ja, ale mój pies porówna smak karmy moja miska ze smakiem karmy. Tutaj dostałem próbkę Huse Opus Farm. Postanowiłem tutaj porównać te dwie karmy, ponieważ profil sprzedaży jest bardzo podobny. Mojamiska.pl to jest strona internetowa, w której robimy personalizowaną karmę, czyli dostosowujemy karmę do naszego psiaka, tak? Wybieramy na przykład, na co jest uczulony, czego nie może jeść, czego nie lubi jeść i algorytm wybiera, która karma będzie dla niego odpowiednia. Wszystko się dzieje przez ich stronę internetową. Tutaj z firmą Huse jest tak, że przyjeżdża do Was przedstawiciel, ma wielki worek próbek, pyta się, co piesek lubi, czego nie lubi, na co jest uczulony, czego nie może jeść, ile waży, ile ma lat. I na podstawie takiego wywiadu środowiskowego wybiera dla naszego psa karmę. W ostatnim filmiku dostaliśmy tą karmę z mojej miski, gdzie było 50% indyka, a reszta karmy głównie była wypełniona batatami. Ponieważ zaznaczyłem, że mój pies jest uczulony na zboża, tak, i nie trawi w ogóle ryżu. I tak właśnie tutaj moja miska dobrała mi tą karmę. Konsultant z Huse, dystrybutor, na tej samej podstawie wybrał mi karmę Huse Opus Farm. Ta karma z kolei jest na kurczaku. Tutaj jest 63% kurczaka, a reszta jest wypełniona głównie ziemniakami. Także tutaj jest głównie kurczak i ziemniak, a tutaj w mojej misce jest głównie indyk i batat. Dobra, spróbujemy to jakoś otworzyć. Mógłbyś trochę tu pomóc. No dobre 2 albo 3 miesiące ten karton z tą karmą czekał, aż go otworzę. O! O! Patrzcie, co dostaliśmy jeszcze. Zapomniałam, że oczywiście to zamawiałem. Tak wygląda opakowanie. Przysmak racica dzika. Co sądzisz? Fajne? Dostaniesz. Na razie zostaw. Dobra. Jak wygląda ta karma? O! Tak wygląda opakowanie. Moja miska z indykiem. Zalecana dzienna porcja 450 gram. I dostaliśmy, stosując zalecaną dzienną porcję karmy, wystarczy na 4 dni. Tak jak widzicie, tutaj wszystko jest opisane. Rasa psa, wiek, waga, sylwetka, nietolerancja o zboża i ryżu. Bardzo fajne. Tutaj mini poradnik. Krótki opis o karmie. Tutaj mamy ten skład. Tak jak mówiłem, jest indyk 50%. I reszta głównie to są bataty. Dobra. Pięknie wyglądamy razem, nie? Pięknie. Spróbujemy zaraz, co to z tego będzie.
Dobra. W misce po lewej stronie będzie Husa Opus Farm. Zostaw. Zostaw. Dobra. Zostaw. Nie ruszaj. Siadł. Zostaw. Dobra. A do drugiej miski nasypię trochę tego indyka. Zobaczymy, co pierwsze zje. Zostaw. Zostaw. Nie za dużo, żeby mi... Zostaw, nie dostał rozwolnienia. Siad. Dobra. Siad. 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 No nie, poczekaj teraz. Siad. 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 Nie dyskutuj. Dobra. O. Masz. Masz. Wybierz sobie. No, dawaj, bierz. No masz. Nie. Ani jedna, ani druga. No masz. Masz, proszę. Masz, jedz. Poszedł indyk pierwszy. Nawet się nie zastanawiał. Zaraz zobaczymy, czy sięgnie do drugiej miski. Nie. I co? Indyk smaczniejszy jest. Kurczaka nie tykasz nawet. No dobra. W takim razie to wszystko. Jak widzicie, moja miska smaczniejsza. Przynajmniej dla Tonego. Dajcie łapkę w górę, jak się filmik podobał. Następny będzie niedługo. I mam nadzieję, że będziemy wrzucać regularniej.